Badania antropologiczne dobiegają końca. Zostały pobrane próby materiału osteologicznego, czyli kości do analiz genetycznych. Zostały one przekazywane, pojechały do jednego ośrodka, teraz jadą do drugiego ośrodka. Natomiast badania genetyczne to jest proces długotrwały, ponieważ pochówki, które zostały odkryte w prezbiterium, zdajemy sobie sprawę z tego, że one są ogromnie ważne i każda z pobranych próbek zobaczymy, czy dostarczy nam odpowiedniego materiału. Czego możemy się dowiedzieć? Możemy się dowiedzieć przede wszystkim z badań genetycznych wiek, dokładnie płeć i osób pochowanych, mimo że to też już wiemy troszeczkę z badań antropologicznych, ale przede wszystkim jaka była dieta tych ludzi i po badaniach izotopowych skąd mogli pochodzić. Ale powtarzam, to są badania długotrwałe i mam nadzieję, że za parę miesięcy dowiemy się, jaki jest ich wynik. Tutaj wciąż cały czas w przestrzeni pojawia się ta możliwość, że mogą być to szczątki też i tych pierwszych opolskich piastów. Czy naukowcy jeszcze też podtrzymują tego typu tezę? Oczywiście wszystko mówimy w kategoriach hipotetycznych. Oczywiście, że to jest pewna hipoteza, natomiast jeżeli materiał porównawczy, ten z badań genetycznych, będzie odpowiednio możliwy do połączenia z genami piastowskimi, to wtedy będziemy mieć jakiś sygnał, że tutaj mogą być pochowani piastowie. Takie badania można, rozumiem, w Polsce zrobić, bowiem mamy te szczątki piastów chociażby w Krakowie. Oczywiście i taki projekt już powstał, on powstał w Poznaniu, do zbioru pewnych genów, które mogą być potem materiałem porównawczym, chociażby do naszych badań i chcemy to wykorzystać. Zatem ile tych szczątków będzie badanych, jaka to będzie liczba próbkowań, no bo już o tym, co można z tego uzyskać, też Pani powiedziała. Z każdego szkieletu zostały pobrane po 2-3 próby i zobaczymy, ponieważ są określone partie materiału osteologicznego, wiemy, z których partii należało pobrać. No najlepsze takie miejsca do wyboru oczywiście przy zachowanych dobrze czaszkach to są zęby, ponieważ w nich mieści się ten materiał genetyczny. Najlepiej powinien być zachowany. Dalej mostek i klatka piersiowa i kości udowe. To są takie miejsca, gdzie ten materiał powinien być bardzo dobrze zachowany. Dlatego też pod kierunkiem genetyków my ten materiał pobraliśmy. Teraz wszystko zależy od stanu zachowania, ponieważ to wcale nie znaczy, że ten materiał będzie dobrym materiałem. To już genetycy określą. Tak naprawdę wiele czynników się na to składa. To nie jest też proces eksploracji, ale to przede wszystkim stopień zalegania w ziemi. Czyli czy te geny przetrwały w tym materiale osteologicznym przez taki upływ czasu, jaki mieliśmy od momentu ich pochówku do dnia, w którym zostały wyeksplorowane. Kiedy możemy się spodziewać, nie wiem, końcowych raportów dotyczących tego, co Pani między innymi badała? Tak, to będzie oczywiście opracowanie w postaci raportów. Te raporty będą szczegółowo opisywały i dietę, i pochodzenie, jeżeli takie zostaniemy oczywiście wyniki. Jesteśmy w takiej sytuacji jako historycy, że tak naprawdę z pokorą musimy czekać na to, co ustalą archeolodzy, no i także wszyscy inni, którzy nam współpracują przy badaniu w tej chwili tych szczątków. Ja osobiście mam dużą satysfakcję, dlatego że te badania potwierdziły to, o czym mówiłam już od wielu lat, że ta pierwsza świątynia, która funkcjonuje na tym miejscu, a więc później kolegiata, dzisiejsza katedra, to jest świątynia, którą wybudował Kazimierz I po powrocie z wyprawy krzyżowej, o czym zresztą świadczy jej wezwanie, przywiózł relikwie Krzyża Świętego. I te badania archeologiczne, myślę, że na 90% tę moją wcześniejszą hipotezę potwierdziły. Natomiast jeżeli chodzi o pochówki, no to tutaj musimy właśnie czekać na ustalenia, tak? Trzeba by sprawdzić mężczyzna, kobieta, DNA, jaki czas, z jakiego okresu pochodzą te pochówki. Ta tumba, która znajdowała się tuż przy tym dawnym, pierwotnym ołtarzu, która okazała się pusta, na pewno skrywała szczątki kogoś bardzo znaczącego. Mógł to być Kazimierz I Opolski jako fundator kościoła, mogła to być także jego żona Wiola jako fundatorka kolegiaty, prawda? Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawił się pomysł dotyczący Mieszka Plątonogiego, właściwie dawniej zwanego Plątonogim, obecnie Laskonogim. Źródła historyczne, a my jako historycy opieramy się głównie o źródła historyczne, a w tym przypadku Jan Długosz mówią, że Mieszko został pochowany na Wawelu, w katedrze wawelskiej. No, gdyby to była prawda, to rzeczywiście byłoby to olbrzymie wyróżnienie, dlatego że to byłby nie tylko jedyny
jedyny książę opolski, ale także jedyny książę śląski, który został pochowany w katedrze wawelskiej. Ale chcę dodać, że w XVIII wieku także w źródłach historycznych pojawiła się taka informacja, że nasz Mieszko został pochowany na Sycylii. A skąd się tam wziął? No właśnie, tego nie wiemy, prawda? Tego nie wiemy, stąd raczej traktujemy to jako ciekawostkę historyczną, ale to świadczy o tym, że już wtedy były wątpliwości co do samego miejsca pochówku księcia. W XIX wieku taki dość zasłużony historyk Grauman powiedział, czy stwierdził jednoznacznie w odpowiedzi na ten pogląd o sycylijskim miejscu pochówku Mieszka, że Mieszko na pewno jest pochowany w Cieszynie. Także tutaj wątpliwości jest dość sporo, ale musimy też pamiętać, że Mieszko uzyskał Opole w 1202 roku, zmarł w 1211. Gdybyśmy przyjęli, że ten kościół pochodzi dopiero z lat 20. XIII wieku, to raczej byłoby to wątpliwe. No ale nie jest to niemożliwe, prawda? To musiałby być bardzo bliski spadkobierca księcia. No tak, tak, oczywiście, to byśmy tutaj zmierzali w kierunku jego syna, prawda, Kazimierza. Natomiast, tak jak powiedziałam, na razie to są tylko i wyłącznie dywagacje. My musimy poczekać na ostateczne wyniki badań. No tu jest oczywiście kwestia jeszcze tej tumby. Ta tumba jest różnie datowana. O tę tumbę w tej chwili trwa ciągły spór, prawda? Czy ją zachować, czy ją zostawić, czy ją przenieść w inne miejsce, czy ją całkowicie likwidować. Ostatnio widziałam, pojawiły się też takie informacje w mediach, jakoby to nie była tumba, tylko że to ma być fragment ołtarza. My ciągle nie wiemy tak naprawdę, co to jest. No i w zależności od tego, jak wydatuje się tę tumbę, no to będzie historyk mógł powiedzieć, kto tam jest pochowany. Bo jeżeli, tak jak profesor Kaczmarek z Wrocławia mówił, że ta tumba pochodzi z XIII wieku, to znowu można by wskazywać na Wiolę. A jeżeli to jest przełom XIV i XV wieku, to ja publicznie zresztą na spotkaniu tych obu połączonych komisji, prawda, badających kwestie katedry, powiedziałam, że w takim razie Władysław Opolczyk, który zmarł w 1401 roku. Z kolei Długosz oczywiście mówi tak, Opolczyk pochowany u Franciszkanów. No ale Długosz mógł się też mylić. Ostatnio przyszła mi do głowy ciekawa propozycja, że może tam jest pochowana córka Władysława Opolczyka, Jadwiga, która była żoną Wigunda Aleksandra, rodzonego brata Władysława Jagiełły. Więc to też jest niewykluczone i ona zmarła na początku XV wieku. Jej mąż został zamordowany w Wilnie. Ona wróciła do Opola i wkrótce potem zmarła, przed 1408 rokiem. Więc to też nie jest wykluczone, że ona tam jest pochowana. No byłaby to na pewno znacząca przedstawicielka rodu Piastów. Ale tak jak powiedziałam, musimy czekać na wyniki badań.